Patrząc na to, co się dzieje, ciężko jest w dzisiejszych czasach doszukiwać się takiego stereotypu prawdziwego faceta, prawdziwej męskości, ponieważ w dzisiejszych czasach, no nie ukrywajmy, nie, do niedawna byliśmy tyle powyżej poziomu gówna, w tym momencie jesteśmy tyle już nad poziomem gówna. I teraz prawdziwa męskość, prawdziwy facet. No, facet według mnie powinien mieć naprawdę ścisły system takiego wyrachowania, bardzo prosty schemat zasad. W większości przypadków powinien być to system zero-jedynkowy. Tak jak kluby motocyklowe są kluby jednoprocentowe, tak samo i w życiu. I to oczywiście nie w każdej dziedzinie życia można zadziałać zero-jedynkowo. Jest ta szara strefa, ale należy tak się zachować, żeby tej szarej strefy było jak najmniej. No, facet jako facet. Pierwsze primo. Powinien mówić to, co myśli i robić to, co mówi. Powinien szanować starszych, tak? Powinien pamiętać o historii swojego kraju, pamiętać o bohaterach, pamiętać, kim jest, skąd jest, dlaczego jest, dzięki komu jest. Powinien dbać o normalne, o słabszych. Powinien być w dużym tego słowa znaczeniu dżentelmenem. Czyli proszę, dziękuję, przepraszam. Powinien pomagać słabszym. Powinien otwierać drzwi kobietom, ustępować kobietom. Powinien dbać o kobiety. Powinien pomagać potrzebującym, ale tym potrzebującym, którzy na to zasługują, ponieważ nie każdy potrzebujący na pomoc zasługuje. Powinien karać tych, którzy na karę zasługują, nie liczyć się często z konsekwencjami, bo konsekwencje niestety za pewne czyny zawsze są, ale jeżeli my będziemy pobłażliwi dla ludzi, którzy na karę zasługują, no to normalne, że to gówno się rozleje jeszcze większym torem. Facet powinien się przede wszystkim zachowywać jak facet, nie powinien zachowywać się, tak, że tak powiem, zniewieściale. Tak jak w dzisiejszych czasach jest ta poprawność polityczna, ciężko jest czasami rozróżnić faceta od kobiety, jest wszem ich wobec uprawiany taki, ciężko to nazwać homoseksualizmem, bo ja to rozumiem trzy etapy tego. Zwykłe, które, tak mówiąc, no, kolokwialnie i wulgarnie, zwykłe się z tym nie obnoszące. Homoseksualiści, których ja uważam za ludzi bogatych, którzy sobie po prostu pozwalają na to, chodzą tacy zniewieściali, tacy, no ale to są, też się tego nie wstydzą się tego, ale się już z tym obnoszą i tak starają się zainteresowanie swoje tym wzbudzić. No i to, co jest modne w dzisiejszych czasach, ludzie, którzy nie mają z tym nic wspólnego, tylko po prostu robią z siebie takich, żeby, nie wiem, skupić koło siebie większe zainteresowanie, większą jakąś, nie wiem, litość i tak dalej. Ludzie, którzy to są dla mnie, to są ludzie chorzy psychicznie. I to nie ma nic wspólnego z facetem wspólnego, bo facet powinien jak najbardziej być od tego jak najdalej. Prawdziwy facet. Marcin, nazwałbyś taką wspólną cechą to wszystko charakter? To jest dla Ciebie kluczowa cecha, którą wiesz, trzeba ubrać męskość? Nie zawsze, bo ja na przykład jestem facetem w 100% z krwi i kości, ale mam taką, może nie tyle wadę. Uwielbiam ciężką pracę. Uwielbiam, kocham ciężką pracę fizyczną i mogę na nią patrzeć godzinami. Patrzeć. Nienawidzę ciężko pracować fizycznie i ten. No i uważam, że no facet jednak powinien. Ciężko pracuję, tak, ale w pewnych jakichś tak założeniach. Nie lubię ciężkiej pracy dokładnej, że to skupia się na jakichś tam dokładnych rzeczach fizycznych. Łopata, kilo, siekiera, to tak, ale na przykład nie wiem, jak mam. No to też jest praca, coś zrobić w domu, wymienić żarówkę, poprowadzić elektrykę, płytki. No to już nie, to już nie jest dla mnie. Ja już od tego raczej uciekam. A jeszcze taką kwintesencją tej męskości, tego faceta, no to jest ogólne zachowanie dookoła, to jak się facet zachowuje, tak jak mówię, starszych szanowanie, przeniesienie, takie prozaiczne rzeczy.
Wniesienie zakupów starszej osobie na piętro, kupienie kwiata, przepuszczenie kobiety, no powiedzenie dzień dobry, przepraszam. No ale jak trzeba przyjść komuś w zęby, bo się źle zachował wobec kobiety czy niewinnej osoby, no to jest to samo. Także no to jest dla mnie taka definicja. Powiem ci na przykładzie mojej kobiety. Moja kobieta jest, jakbym podzielił w skali do 10, no to moja kobieta jest taką trójką, czwórką mnie. Ponieważ ja jako sportowiec, jako osoba medialna, po prostu rozpoznawalna, czy ten jakiś tam oprych, bandyta, jak to sklasyfikować, w pewnym momencie zostaję sam. Zostanę sam. Tak jak to się mówi, światła gasną, tak? Nie ma błysku fleszy, reflektorów, i ja wtedy zostaję sam. I to ona jest tą jedną, jedyną kobietą, która w chwili takiej rozterki, takiego można powiedzieć, nie tyle załamania, co walki z czymś, co jest wiatrakiem, z przemijaniem, z przemijaniem czasu, z utratą możliwości wykonywania tego, co robiłem całe życie, to ona zostaje obok mnie, to ona umyje mi dupę, jak się osram, gdy będę nie w stanie wstać z łóżka, to ona poda mi herbatę, to ona mi zrobi zastrzyk, gdy będę obolały, to ona wkurza mnie każdego dnia, pokazując, nie wiadomo o co jej chodzi, nie wiadomo o co jej chodzi, dlaczego stoi tutaj ten kubek, przyniosłem go tu, no ale tu nie powinien stać. Ona mi wypomina rzeczy, które robię źle, które robi paradoksalnie to samo, albo jeszcze gorsze rzeczy, tak? Ale to jest kobieta, która najlepiej się ze mną za przeproszeniem, nie za przeproszeniem, ze mną się kocha w łóżku, z nią mam seks taki, jak nie miałem z żadną kobietą. To ona zawsze jest obok mnie, czy na weselu, czy na imprezie. To ona jest taką kwintesencją i definicją mojej męskości, no bo normalne, że kobieta moja musi być kobietą dowartościowaną w milionie procent. Ja jej mówię, że ją kocham, że pięknie wygląda, że jest najwspanialsza, najcudowniejsza. I to jest według mnie kwintesencja kobiety, że kobieta to nie jest kobieta, która ładnie wygląda i pachnie, pusty łeb, zakuty, kurwa, jak nie wiem, jak puszka po piwie. Tylko to jest kobieta, która mimo, że jest piękna, mimo, że jest naprawdę atrakcyjną seksą, jest kobietą z pasją. Jej pasją są zwierzęta. Jej pasją jest opieka nad zwierzętami. Kobieta kochająca dom, dbająca o dom, dbająca o mnie, martwiąca się o mnie. Gdzieś pojadę, zadzwoni, zapyta, gdy mam problemy finansowe, ona jest dla mnie oparciem. Gdy mam problem, że pójdę do lasu popłakać, ona przyjdzie pogadać ze mną. No to jest, uważam, to jest kobieta. Nie, że kurwa leży, pachnie, wypachnione, wypacykowane i tylko dupę pokazuje na internecie, żeby narobić sobie lajków, followersów, albo się zrobić za 25 tysięcy, że jej się zrobią na klatę. Oczywiście to jest jej życie. Dla mnie to jest kobieta, to co powiedziałem, moja kobieta, to jest definicja i kwintesencja kobiecości. Trochę wyciągając esencję z tego, co powiedziałeś, dopełnienie faceta? Jak najbardziej. Kobieta, uważam, jest to dopełnienie faceta, bo życie jest tak poukładane, że my to, co robimy, czyli treningi, fizyczność, wygląd, zachowanie, nawet takie rzeczy jak motocykl, samochód, jakaś biżuteria, okej, my to robimy dla siebie, ale gdzieś z tyłu głowy jest, że robimy to dla kobiet, tak? No bo mamy, że chcemy zdobywać te kobiety. Gdy zdobędziemy tą jedną kobietę, no to najgorsze jest, jak faceci zdobędą kobietę i przestają jakby o nią walczyć, tak? Przestają już ją adorować. Ja kiedyś mojej kobicie kupowałem kwiaty. Róże, jedną, trzy. Na tą chwilę nie kupuję mojej kobiecie kwiatów. Na tą chwilę mojej kobiecie kupuję whisky. Dlaczego? Bo ona bardzo lubi whisky. To po co mam jej kupić kwiata, który wstawi i zwiednie, jak kupię jej whisky i skorzystam z tego obydwoje. Także no tak, uważam, że kobieta... Ty też ją dopełniasz, rozumiesz? No jak najbardziej, ja dopełniam moją kobietę, nawet wypełniam, a ona dopełnia mnie. Na tą chwilę jestem w posiadaniu Harley'a Davidsona Breakouta, tylko że jest to motocykl całkowicie już przerobiony pode mnie pod centymetry. Kupiłem od mojego takiego serdecznego koleżki Mariusza.
W dobrych pieniążkach mi go sprzedał. Od razu go wstawiłem do takiego mega, mega mechanika i ogólnie chłopaka, który jako jeden z niedawno był jedyny. Teraz już jest jednym z nielicznych w Europie, który robi stunta na Harley'u Sportsterze 1200, a ogólnie on widzi motocykl, on wsiada na motocykl i pokazuje właścicielowi, co potrafi jego motocykl. On bierze mojego breakouta, stawia na koło, drifty, wszystko, po prostu pokazuje mi, co potrafi mój motocykl, a ja co, siedzę, zwieszam klamkę, dziękuję, no pokazałeś, tak? Także wiesz, to jest motocykl zrobiony pod centymetry pode mnie, bo został przez Maćka rozebrany, złożony na tą chwilę, bo ja go kupiłem w listopadzie, no to nie było dużo czasu, żeby go przerobić, ale teraz jest już tak, no jakbym chciał, tak? Ja jestem prostym hamem i ja chcę motocykl, który wygląda jak prosty ham, ale teraz po tym sezonie już go doprawimy na takiego mega hama, żeby już nie było trzeba nic robić, tak? Wolisz jeździć sam, czy jednak w jakiejś grupie motocyklistów się trzymasz zawsze? Zostałem przyjęty z moimi przyjaciółmi z miasta do klubu motocyklowego tutaj z Trójmiasta, Bad Company MC Poland. I pierwszy raz mam styczność z jazdą w grupie. Robi to bardzo duże wrażenie, ale też trzeba nauczyć się jeździć w grupie, żeby czerpać z tego przyjemność. Bo my na przykład tutaj z chłopakami to jeździliśmy sobie na zakładkę, tak? Tutaj w klubie już się jeździ koło w koło, czyli naprawdę trzeba ten dystans do kogoś z boku i dystans do tego, kto z przodu, bo chwila hamowania, poza tym ci, którzy ruszają na przykład ze świateł, ruszają i trzymają tą prędkość przelotową 70-80 na godzinę, ale ty na samym końcu już nie masz 70-80 na godzinę, bo zanim ty wyłapiesz tych wszystkich, którzy ruszyli, no to masz czasami 90-100, zanim wiesz ten, także to też trzeba się nauczyć. Dopóki nie jeździłem w grupie, nie wiedziałem, jak to jest w grupie, tak? Na razie jeszcze nie czerpię tak bardzo dużej przyjemności. Jest fajnie, jedzie tyle ciężkich maszyn, ale na przykład teraz, jak jechałem tutaj na otwarcie sklepu Skullhead do Michała i do chłopaków, no to ja tutaj do Gdańska mam około 300 km. Ja uważam, że wykręciłem rekord życia, bo jechałem 2 godziny 48 minut. No i naprawdę cisnąłem. Breakout jest motocyklem bez żadnych owiewek, bez niczego. Pozycję mam raczej taką, wiesz, niską. No i tak do 105 km potrafiłem go odkręcić. To, że te 105, znaczy nie 105 km, tylko 105 mil, bo licznik mam w milach. No ale te 105 jechałem może minutę, dwie, bo najnormalniej w świecie zbrzęcie się zesrałem, tak? Ale te 90, 180 cały czas trzymałem. Także wiesz, no już czerpię przyjemność z jazdy dosyć szybkiej, dynamicznej, ale najbardziej lubię sobie tak lecieć 70 w milach, 80, samemu gdzieś tam krętymi drogami, oglądać sobie przyrodę, po prostu tak najnormalniej w świecie zamulać, tak? To lubię bardzo. Wiesz co, ja ci powiem tak, tą Amerykę Południową czy zwiedziłem, na pewno dużo jeździłem tam stopem, bo program polegał na łapaniu stopa, zrobieniu jakiejś tam dennej konkurencji, znów stopa, znów konkurencja, szukanie sobie noclegu. I teraz dużo się też spotkałem z tym, że narzekam, nic mi nie pasuje. Mówię, nie kurwa. To wracając na przykład do pierwszego pytania. Jest właśnie w modzie, oczywiście powiem tak kolokwialnie, wulgarnie, rób się w dół. I dwóch homoseksualistów, czy tam powie mi, że rób się w dół, jest fajne. No ale mi się to nie podoba i mnie to nie interesuje. Tak samo komuś się podobało w Ameryce Południowej, mi się akurat nie podobało. Nie podobało mi się, bo męczyło mnie strasznie łapanie okazji. Od razu się gdzieś tam wkręcałem w dziecinne lata, gdy nie było pieniędzy, trzeba było nam okazję machać i się nie zatrzymywali, zatrzymywali się. Tak wiesz, druga sprawa, osoba gdzieś tam moja, która gdzieś tam już status jakiś mam sobie majątkowy wypracowałem, po pewnym momencie 5-10 minut machania po prostu mnie zaczynało to wkurwiać normalnie, bo wiem, że mogę sobie wziąć motocykl czy samochód i pojechać, tak? I gdy nie... Inaczej, ktoś mi powie, wiedziałeś, jakie są zasady? No wiedziałem, ale gdy nie poszedłem do programu i w dupie się nie przekonałem, no to nie wiedziałem, czy mi to pasuje, czy nie pasuje. Nie pasowało mi to. Jedzenie. Cała ekipa miała sranie i żyganie. Mnie złapało to samo. Prawdopodobnie tam nastąpiło początek mojego problemu z jelitami, tak? Które bardzo zniszczyłem, miałem bardzo duże krwawienie i całkowicie popsułem jelita. Najgorzej było z pukaniem i że ja uważam to za żebranie, o nocleg, bo no, starczy na mnie spojrzeć, tak? No, na pierwszy rzut, miłością nikt do mnie nie zapała. No ludzie bali się otwierać, tak? A ja jak tak przyjąłem jakiś dziadku,
mieszkałem i wiesz, gdzie mam dom, mogę sobie wziąć hotel, nawet wolałbym się krzaki owinąć jakimś, nie wiem, kocem czy śpiworem i tam spać. Nie, wymóg programu był to i mi to bardzo nie pasowało. Poza tym cofałem się w czasie, gdzie no ja nie jestem dzieciakiem, który ma zawód syn i dzieciakiem, który miał jak pączek w maśle, tak? O pewne rzeczy trzeba było walczyć, pewne rzeczy trzeba było ukraść, pewne rzeczy trzeba było sobie skombinować. I tutaj wróciłem do tych czasów, gdy czegoś nie miałem, muszę o coś żebrać i było mi najnormalniej w świecie, mi było przykro to robić, tak? Poza tym u ludzi, których spałem, szczególnie to było w Gwatemali, tak? Byliśmy w Gwatemali, w Kolumbii. No to ludzie spali, przysięgam ci, ja w garażu mam lepiej niż oni mieli w domu. A jednak nas przyjmowali, jednak dawali nam jedzenie. Wiesz, no nie chciałem robić przykrości, ale warunki sanitarne i higieniczne, w jakich oni nam robili to jedzenie, dużo do życzenia, wiesz, pozostawało. Także wiesz, jak ja to zjadłem, tak jak mówię, tam się naprawdę mi jelita rozkurwiły, przywiozłem to do Polski. No, a w Polsce już nastąpiło apogeum. Także powiem ci, niemiło wspominam pobyt tam. Poza tym ja nie mam duszy podróżnika. Ja nie mam duszy podróżnika. Pojechałem tam, bo widzisz, to jest coś takiego. Dostaję propozycję udziału w takim programie. Nie jest to żaden program, który gryzie się z moimi przekonaniami, który gryzie się z jakimiś moimi moralnymi aspektami. Wziąłem w nim udział, tak? Oglądając ten program w telewizji, gdyby mnie tam nie było, to bym sobie żałował, tak? Że w tym nie wziąłem udział, a mogłem tam być. Byłem, zobaczyłem, wiem, czym to się je, mi się nie podobało. Oczywiście fajna przygoda, miło to wspominam jako przygodę kolejną życia, ale gdybym teraz dostał propozycję udziału w tym programie, to bym z niego nie skorzystał, wiesz. Dużo dostawałem propozycji w jakichś tam udziału w jakichś tam programach telewizyjnych, z dużo nie skorzystałem, bo normalne, że też oni biorą mnie w kategorii tego kontrastu. Mnie jako jakiś tam, nie wiem, kosmiczny wynalazek, jakiegoś gumisia z jakiegoś borostworego z lasu, albo może kontrast z ludźmi, którzy tam są, bo będą może tam jacyś ludzie poprawni politycznie, a będę ja z wyparzonym ryjem i jadowitym językiem, może kogoś zaprawię na dziurę, może z kimś pocisnę, nie wiem, po co jestem tam brany. Ale jak są takie właśnie jak ten program, wziąłem, posmakowałem, nie smakowało, ale bardzo dziękuję za to, że mi zostałem tam wzięty i wziąłem w tym udział. Dla mnie nie istnieje coś takiego jak moda, bo modę sobie tworzą ludzie jacyś, nie wiem, niedowartościowani, jacyś, którzy chcą wpić nam na garba coś, co sami uważają, że jest fajne i chcą nas tym zachwycić. Jeżeli coś mnie zachwyca, to okej, mi nie trzeba tego, wiesz. I ktoś będzie teraz dyrygował, że no, modne są buty w tęczę, bo jest poprawność polityczna, wszyscy muszą w butach w tęczę. Tęczę jako symbol tego, co jest przyjęte. Dla mnie tęcza to jest piękna na niebie. Tęcza to jest most. Kurwa, mówi się tęczowym mostem, tak? Mówi się tęczowym mostem. Pies ci zmarł i przeszedł tęczowym mostem. A oni to sobie przyjęli i ten. Dlatego ja nienawidzę czegoś takiego poprawnego. Następna sprawa. Ja nie mam nic do homoseksualistów. Naprawdę nie mam. Ja kocham homoseksualistów, transseksualistów i tak dalej, bo świat jest ciekawy. Gdy robią to wszystko w domach, ja też w domach robię różne rzeczy. Większość przedstawicieli właśnie tych modowych i tak dalej jest homoseksualistami, już się z tym nie kryją. A bardzo dużo ludzi, którzy są antyhomoseksualistami, chodzą w tych ciuchach. I to jest taki właśnie paradoks. Ja powiem ci tak, żeby się dobrze ubrać, trzeba mieć coś takiego jak gust. Po prostu. Trzeba mieć gust. Nie trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, bo zwróć uwagę na te ciuchy takie bardzo, bardzo wyniosłe, bardzo drogie. Czasami one wyglądają jak gówno. No jak gówno. Na cekinów, na jakiś znaczek, nawet nie wiadomo co to jest, a ceny w kosmos, bo po prostu, bo tak się przyjęło. Tak? Bo ktoś sobie tak to właśnie nakręcił. Ja uważam, żeby się fajnie ubrać, to trzeba mieć po prostu gust. Ja jestem osobą, która całe życie starała się jakoś wyjść przed szereg, ale nie przed szereg, bo ja znam swoje miejsce w szeregu, ale nie przed szereg takich swojej osoby jako ja, tylko z tego takiego, można powiedzieć, całego gówna, tak? Bo życie jest ogólnie szare. W moich małolackich czasach było jeszcze bardziej szare, bo to było dopiero to przejście z komuny w niby kapitalizm, chociaż komuna i tak jest, tylko pod inną nazwą. Ale dopiero zaczynały się pojawiać te ciuchy. I wiesz,
szedłem do szkoły i tak patrzyłem na tych, na tych, na tych. Ja chciałem mieć jakieś takie, wiesz, fajne ubrania, tak jak za tamtych czasów, wiesz, Adidasy, pojawiały się jakieś pierwsze Nike, jak ktoś miał tam jakieś ten... Ja na przykład swoje pierwsze Adidasy ukradłem, tak? Ale wiesz, mnie na przykład w tamtych czasach, w wieku tak 12-15 lat, bardzo zaczął interesować taki, wiesz, styl militarny, tak? Poza tym, wiesz, ja od mało lata miałem... Nie rozumiałem pewnych rzeczy, to trzeba sobie od razu określić. Nie można by mnie nazwać za tamtych czasów patriotą, nacjonalistą, bo ja za bardzo też nie znałem pojęcia tych słów, ale już miałem takie przyjawy, już to mnie denerwowało, to mnie denerwowało i wiesz, zacząłem się obnosić się z godłem, wtedy w tamtych czasach mogłeś być skinem, pancurem, metalem albo depeszem, tak? Ja jako, że zawsze miałem włosy krótkie, zawsze właśnie od tego 12 roku życia militarny styl ubierania, kurtka flejer z bojówki, buty z opinaczami, szelki, no to skinhead, no to wiesz, no to, że byłem skinheadem. No to już był ten styl taki, który w tamtych czasach się tak, wiesz, rzucał, no bo to były te takie grupy społeczne. Przez to miałem jakieś tam awantury, przez to miałem jakieś tam bijatyki. W szkole średniej później, wiesz, jakieś takie modowe były, takie, wiesz, te koszule flanelowe, jakieś takie, wiesz, takie rzeczy. A ja zawsze gdzieś tak sobie wypatrywałem jakichś takich rzeczy, żeby jednak się, wiesz, jakoś tak odróżniać od tego, tak? No ja nie miałem pieniędzy na jakieś takie, wiesz, wyszukane rzeczy, to starałem się gdzieś tam, wiesz, po sklepach tak łazić i wyszukiwać rzeczy, które paradoksalnie były niedrogimi rzeczami, ale były rzeczami fajnymi, tak? Ja też, wiesz, nie chodziłem po sklepach tak, że o, idę sobie na zakupy, coś może kupię, nie. Ja czegoś potrzebowałem. Nie miałem koszulki, potrzebowałem koszulki, to łaziłem dotąd po mieście, aż kupiłem sobie jakąś fajną koszulkę, tak? No wtedy nie było internetu. No i czas się toczył i w Warszawie, pamiętam, taki mój kolega z Płocka, Freddy, miał koszulkę firmy Pitbull. Wtedy dopiero Pitbull wchodził do Polski powoli. I akurat ja mieszkałem w Płocku, a w Warszawie pod rondem, gdzie jest Riviera Remont, taki klub, był sklep w podziemiach Bulldog. No i tam były ciuchy Fred Perry, Lonsdale, Everlast, gdzie to jeszcze były firmy, tak jak się to mówi, tak? To już nie były to jeszcze podjebki i tak dalej. No i był Pitbull. No to ja z takim moim przyjacielem Sawczukiem potrafiliśmy naprawdę grube pieniądze tam zostawiać, bluzy, koszulki, to braliśmy po prostu tak. Nawet baner taki wisiał Pitbulla na ścianie, to ten baner ściągnąłem, zapłaciłem, ale on był nie był wyceniony. I w pewnym momencie zauważyłem, że ubrania Pitbulla zostały strasznie podrabiane. Było mnóstwo podjebek, mnóstwo takich już rzeczy. Ja od tej firmy Pitbull tak zacząłem troszeczkę odchodzić. No i tak wtedy nie było jakichś takich większych takich wiesz, możliwości. Oczywiście tam wyszukiwałem sobie jakieś tam ciuchy Everlasta, Lonsdale'a, i tak dalej. Często było tak, że kolegę, mam dwóch takich kolegów mega uzdolnionych artystycznie, oni na przykład malowali mi na koszulkach to, co chciałem. I później któregoś razu, jakoś tak przez przypadek chodząc po internecie, czy nawet chyba jak tutaj, bo jak jeszcze sklep był mniejszy, nie. Kobylański, taki zawodnik tutaj z Gdyni, miał spodnie Tora Steinera. I czy Michał wlazło, nie pamiętam, ktoś z nich dwóch. Czy Michał wlazł, czy właśnie Piotrek Kobylański. I ja się do nich zwróciłem o to. Oni pogadali z Michałem, Michał mi wtedy podarował pierwsze spodnie Tora Steinera Ken, jeansowe. To nawet mówiłem Michałowi, ja je gdzieś jakiś okres czasu temu, ja już je po prostu spaliłem, wyrzuciłem, bo już nie mogłem na nie patrzeć. Ja je miałem ponad 10 lat, tu zacerowane, tu ten, spodnie naprawdę mocne, spodnie bardzo trwałe. I od tamtej pory zacząłem te ubrania Tora Steinera, wiesz, kupywać, czasami Michał dał mi w prezencie, czasami je kupiłem i tak już zacząłem, wiesz, tylko normalne, że to jest firma, którą też Michał musiał sprowadzać do Polski, często nie było jakichś takich, wiesz, bo nie wszystko jest atrakcyjne, tak, ten, no i tak próbowałem w takich ciuchach, nawet jeżeli były to ciuchy, które gdzieś tam się powilały na mieście, ale to zawsze starałem się dobrać takie, które, wiesz, pasują do mojej osobowości, prawda, no i tak ogólnie, wiesz, no, taki prosty schemat. No, kiedyś zarobiliśmy dużą kwotę pieniędzy. Moi koledzy pokupywali sobie na przykład eleganckie zegarki. Ja kupiłem sobie Dishoka. Moi koledzy pokupywali sobie złote łańcuchy. Ja kupiłem sobie jakąś bransoletkę z paracordu, tak? Znaczy, no ja mówię tak przykład, bo w tamtym czasie nie było, ale nie wiem, tam z rzemyków, coś tam. Moi koledzy pokupywali sobie buty jakieś tam. A ja kupiłem sobie 20 par trampek takiej firmy Smith,
bo akurat gdzieś tam była przecena, no to za trampkę, za jedną parę trampek zapłaciłem 12 zł. No to kurwa 20 par, no to zapłaciłem raptem tam grosz, ale sobie chodziłem w jednym prawym, w drugim kurwa, w jednym prawym zielonym, w lewym żółtym, wiesz. I tak sobie chodziłem. Dlatego wiesz, i druga sprawa, nigdy w życiu, może dlatego, bo moja mama bardzo się tym przejmowała, opinią ludzi, co powiedzą, jak zareagują. A mi to chyba koło latało, bo biorąc pod uwagę, że właśnie ja nie miałem takich rzeczy, jak mieli moi rówieśnicy, no to musiałem, wiesz, ubierać pewne rzeczy, które na tamtą chwilę to nawet chyba nie były modne w żaden sposób, tylko po prostu były lekko obciachowe. Ale że ja chodziłem w tych lekko obciachowych rzeczach, to mi to koło latało, wiesz. Bardzo szybko złapałem coś takiego, co dawało mi pozycję alfa, bo ja zawsze chciałem być osobnikiem alfa. Przewagę siłową, no proste, bo jak ja miałem 8 lat, zapisałem się na karate, judo, kickboxing i tak dalej i w pewnym momencie, jak zacząłem nokautować swoich rówieśników starszych w jakieś tam takie, wiesz, bo dla mnie też było ważne wygrywać oczywiście, ale wygrywać tak, żeby to zapamiętali. No i nokautował jakimiś tam obrotówkami, wysokimi kopnięciami, jakimiś takimi technikami spektakularnymi i też już tak niektórzy sobie ten, a zawsze sobie też wybierałem jakiegoś starszego takiego, wiesz, to tam za bardzo szczekał mordą. Nie teraz, to za jakiś czas, wiecie, i upolowałem. Sam nieraz prowokowałem, żeby do czegoś takiego doszło. Dlatego, wiesz, opinia na mój temat latała zawsze. Opinia jest jak dupa, nie? Każdy ją ma, ale tu za bardziej śmierdzi. No i to niech wąchają moją dupę. I zawsze mi to, wiesz, nigdy mi to nie przeszkadzało. Pierwszy w szkole ogoliłem się na łyso, pierwszy chodziłem z flejersem z flagą Polski, pierwszy nosiłem spuszczone czerwone szelki. Także wiesz, no i tak jest do tej pory. No, powiem ci tak. Dziwne rzeczy przypominają się w dziwnych sytuacjach i w dziwnych momentach życia. Mam takiego kolegę Andrzeja, miliarder, tak? Miliarder. Miałem kiedyś pod skrzydłem taki nocny lokal i wchodzi Andrzej. Ciuchy, które miał na sobie, były ciuchami bardzo drogimi. Bardzo drogimi. Ale wyglądały jak zwykły, jakiś tam drugi sort zgrzebalni, nie pierwszy sort, drugi. Tu gdzieś podarte, wiesz, to dopiero wchodziła ta moda, bo on sobie gdzieś tam ściągnął. Tu gdzieś dziura, tu podarte, przecież takie spodnie kiedyś to się wyrzucało, albo się łaty nazywało. Koszulka jakaś obszczerbiona, rozciągnięta, tu jakiś zwisi czy coś, to nie wiem. I patrzę na niego, człowiek, który naprawdę ma miliardy ma, wchodzi do mojego nocnego lokalu w jakichś klapkach, które też były drogie, bo tam tych firm takich, których nawet nie potrafię wymienić nazwy, ale tu coś mu wisi, tu coś przyklejone, tu jakieś te, tak patrzę. Mówię, no ta moda, no mi się nie podoba. Ale nie to jest ważne. To, że wyglądał jak kloszard dla mnie, wiedząc, że to jest wszystko bardzo drogie, co innego zapadło mi w pamięć. Mi wpadło, że on wszedł sobie do mnie do lokalu z garścią słonych paluszków. I on miał to. On szedł, jadł sobie słone paluszki. Koło mu wszystko latało. I tak mi to zapadło w pamięć, że mija od tej sytuacji, żeby nie skłamać, no ileś tam lat. Byłem nad jeziorem. Wysiadam ze swojego samochodu w kąpielówkach. To nie w takich, wiesz, a la homoś, tylko w takich lajkach, bo ja takie lubię lajki, takie do kola. Idę na bosaka do domu. Otwieram drzwi, jeszcze w bloku mieszkałem, na dużym osiedlu. Biorę dwa psy, które miałem, dwa pitbully rednose, takie naprawdę agresywne psy. Biorę sobie z lodówki kawał kiełbachy, biorę sobie bułkę i wychodzę sobie, idę w centrum miasta, przy naszej Orlen Arenie, idę w kąpielówkach, na bosaka, z dwoma pitbullami w jednym ręku, a w drugiej jem kiełbachę i gryzę bułę, nie? I tak, wiesz co to mi pokazało? Moją totalną niezależność. Totalną, byłem dla siebie wtedy już w 100% świadomym. Sterem i okrętem, byłem niezależny od nikogo. Ja mogłem w tamtej chwili wyjąć telefony, tak? I koło mi wszystko latało. Nikt nie mógł mieć do mnie pretensji, byłem niezależny. Mówisz to, co myślisz. Robisz to, co mówisz. Czyli jesteś prawdziwy, tak? Wytatuowałem sobie mordę, ale ja nikogo do tego nie namawiam. Chodzę ubrany tak, jak chodzę ubrany, prowadzę, ktoś by powiedział, kontrowersyjny tryb życia, ale gdzie jest ta kontrowersyjność? Jestem prawdziwy, tak?
Mówię to, co myślę, robię to, co mówię. Przestrzegam młodzież, nie idźcie w moją stronę, bo ja to, że robię takie i takie rzeczy, ja wiem, jakie tego są konsekwencje. Ja to, co robiłem, ja musiałem to robić. Poza tym rzeczy, które robiłem, ja chciałem robić. Ja sam świadomie wybrałem taki styl życia w wieku 15-16 lat. Wy tego nie róbcie. A jak chcecie to robić, to zrozumcie, dlaczego ja to robię. Nie uważam tego za kontrowersyjność. To, że coś gdzieś komuś zrobiłem, nigdy nie zrobiłem nic niewinnej osobie. Nigdy. Były to osoby, które miały coś za pazurami, jakieś to były takie, wiesz, szemrane typy, także to jest to. Mój styl, czy jest, ten, nie, ja żyję swoim życiem, ja żyję, żeby żyć, ja nie żyję, żeby przeżyć. Ja nie żyję po to, żeby ludzi zabawiać. Ja nie żyję dla ludzi. Ja nie, patrz, tobie się spodoba moja biała koszulka, ale koledze się nie spodoba. To to założę żółtą, może się spodoba wam obydwu. Nie, kurwa, obydwu się żółta nie podoba, ale podoba się trzeciemu. Okej, no to dla niego miał tą żółtą, ale tamtemu się podoba niebieska. Nie, kurwa, nie trafisz, nie? Ludzie chcą, żebyś żył dla nich, żebyś ich bawił, żebyś był tak, jak oni są. To jeżeli ktoś chce, żebym ja żył dla niego, to w momencie, gdy przyjdzie czas mojej śmierci, niech za mnie też umrze. No bo jeżeli chce mi kurwa życia. Taki prosty schemat. Ja wolę żyć krótko jak lew, niż całe życie jak muł. No prosty schemat. No to jest taka moja dewiza. I wiesz, ja cały czas tak żyję. I widzisz, i czy moje zdanie jest najważniejsze? Nie. Może moje zdanie nie jest najważniejsze, ale ważniejszego od swojego jeszcze nie spotkałem. Bardziej psy, ale powiem ci, nie można też tego tak porównać, bo to są dwa oddzielne gatunki, tak? Z psem jest to na niekorzyść psa, że pies bardziej ukochał właściciela niż samego siebie, bo często są takie, które katują psy, poniżają, umęczają, a jednak ten pies go zobaczy, wiesz, leci z kuli głowy, nawet nie wie za co dostał, a dostał za to, że ma pana. Znowuż koty to są największe cwaniaki, bo kot do ciebie przyjdzie, łasi się, miał, czy drapie, przytul, no to normalne, bo aż to tak, wiesz, tak fajnie. No ale będziesz na dworze, weź go zawołaj, odwróć się i pójdzie, nie? Także wiesz, ja mam na tą chwilę kilka kotów, no są takie cwaniaki, na przykład jest zamknięte okno i chcą wejść do domu. To drapie, skacze, głupieje, wiesz, cyk, ale wejdzie, wpuści go, poleci, nawet ci nie podziękuje, nie? A pies to usiądzie, drapnie, wiesz, tak czeka, bidny, czeka. Puści, wejdzie, położy głowę, pocieszy się. Wiesz, na przykład kot przyjdzie, położy się koło ciebie, leży koło ciebie, zaczynasz go drapać, podrap go gdzie tam jest, to cię się albo drapnie, nie? Także wiesz, ja personalnie bardziej wolę psy, ale koty bardzo kocham, wiesz, koty kocham i może też fajniejsze koty są od psów z tym, że są bezobsługowe. Otwierasz okno, wleci, ważne, żeby miał tylko miskę i żarcie, a jak nie ma żarcia, to niech idzie coś upolować, nie? Wiesz co, to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ponieważ to każdy się rodzi z jakimś przesłaniem. Ja się urodziłem z przesłaniem, żeby pomagać zwierzętom. Pomagałem zawsze, nie wiedziałem tylko, że to jest pomoc. Po prostu dla mnie to było jakieś takie, wiesz, normalne, dziecinne zachowanie. Później w wieku 18 lat, jak pierwszego psa kupiłem sobie, no to tak, wiesz, też zacząłem już inaczej patrzeć na zwierzęta naprawdę. No i też tu kupiłem karmę, tam coś pomogłem, tu ble. Ale tak najbardziej to zostało spotęgowane, jak zobaczyłem siłę mediów. A siłę mediów najbardziej zobaczyłem w wieku 33 lat, gdy podpisałem kontrakt z Federacją KSW. Zgłosiła się do mnie taka Monika z Fundacji AST, zaproponowała mi być ambasadorem tej fundacji, na co się zgodziłem. Zaczęliśmy pomagać. No i zobaczyłem, jak dużo można, wiesz, pomocy, tak? Czy ludziom, czy zwierzętom. Później zacząłem się spotykać z moją Martą. Moja Marta złożyła w konie zafiksowana, zaczęliśmy pomagać Fundacji Tara, później założyliśmy swoje stowarzyszenie, no i pomagamy do tej pory i wiesz, tylko że pomaganie to jest też bardzo obszerny temat, bo jest pomoc i pomoc, tak? Fundacje dzielą się tylko na dwa schematy, idioci i cwaniaki. Idioci to znaczy, oczywiście idioci w cudzysłowie, w dobrym tego słowa znaczeniu. To są ludzie, którzy poświęcają czas, pieniądze swoje, robią zbiórki charytatywne, pomagają charytatywnie, robią jakieś eventy charytatywne, żeby pomóc swoim zwierzętom cudzym.
A cwaniaki to są takie, które wykorzystują empatię ludzi, naopowiadają ludziom historii o żabkach, o jakichś. Ludzie dają pieniądze, uczestniczą w pomocy, a tam ci zawijają hajs. I koniec. I to jest dużo prawilnych takich fundacji, które się wiesz, znaczy prawilnych w sensie, że są normalnie na papierze, pomagają i tak, i coś tam pomagają, ale na przykład w skali do 10, na 2 pomogą, 8 do kieszeni, tak. I to jest słabe, że ludzka empatia jest tak wykorzystana. Nawet sam miałem kilka takich przykładów, że ktoś prosił mnie o pomoc, ja mu pomogłem, jakieś duże, dla mnie duże pieniądze udało mi się dla niego wygenerować. Dostaję później wiadomość, że on umarł, a za jakiś czas widzę, jak idzie ulicą, tak. Także no, niestety, moja Marta do tej pory się procesuje też z takimi, które oszukały ją na akcję, na, nie na akcję, tylko na taką akcję interwencyjną, że tam z interwencji były zabierane zwierzęta w złym stanie, zwierzęta poszły gdzieś tam do adopcji, nie wiem gdzie poszły do adopcji, Marta dawała pieniądze, pieniądze zostały zdefraudowane, no i teraz ma sprawy w sądzie i się musi przepychać, także no to jest przykre, co się dzieje.